No dobrze. Dzisiaj będzie taki dość ryzykowny test. Samolot to Iskra, która już trochę polatała. W sumie fajnie lata, już pewne też z niej wnioski i spostrzeżenia mam. To jest jeszcze wersja z beta testów, dlatego pozwolę sobie wykonać dzisiaj test wyrzucenia z ręki, bo mam już wersję ostateczną. Tu jest wersja, która została przeze mnie wzmocniona na ogonie. Już wiem, tu trzeba bardzo mocno to wzmocnić, tą część podczas druku, jak będziecie drukować. Dlatego też mówię, to ryzykowny test, on się może źle zakończyć. Zresztą to z tymi lotami to tak bywa. Dzisiaj jest w ogóle pogoda fatalna. Jest temperatura bliska zera, więc ja już wiem, że serwa z opóźnieniem reagują, że wieje wiatr, że już mi zgrabiał ręce, bo już tutaj trochę czasu jestem, ale nic. Jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I co? I startujemy. No i poszedł. Kurczę, no powiem, że wystrzelił jak rakieta. Okej. Ster wysokości. Trochę do trymowania. Trochę mocno bym powiedział. Może na innym akumulatorze latałem. Dzisiaj też wieje mocniej niż zazwyczaj, jak z nim latałem, bo do tej pory to on tak miał szczęście na bezwietrzną pogodę. Okej. Wszystko wskazuje na to, że będzie zakończony lot szczęśliwie. No to trymowanie to taka nie jest fajna sprawa, jak za każdym razem się trymuje, no ale ja też używam różnych akumulatorów. Wiem, co miałem, i teraz wiem, co miałem sprawdzić. Ostatnim razem zwiększyłem teraz wychylenia na dualu, bo chciałem sprawdzić co? Kwestia akrobacji. Ależ to było fajne. Co prawda teraz mi go zadziera do góry. Nie będę długo latał, bo to tak się robi, bym powiedział. Będzie akrobacja, akrobacyjna maszyna, jak ktoś chciałby. Bo fajnie reaguje na wychylenia. Ja już teraz przełączyłem na podstawowy zakres. Jak po skrzydłach widać, to wiatr wieje. Nie wiem, czy w mikrofonie to jest słyszalne. Okej, jakby plan na dzisiejszy lot został zrealizowany, czyli wyrzut z ręki, jak się zachowa, to wszystko, mamy to. I to jest punkt dzisiejszego dnia. Nie latanie, a sprawdzenie tego startu z ręki. Poszedł nieźle. Ja tu przypominam, mamy napęd FMS. Model ku mojemu pozytywnemu oczywiście zaskoczeniu wzbudził ogromne zainteresowanie. No, także przypominam, napęd firmy FMS, jeżeli nie chcecie mieć problemów z montażem. Nieźle lata, prawda? Jeszcze trzeba pomyśleć o jakimś lądowaniu. No nie, no ta pogoda dzisiaj to zadziera mi go strasznie, mimo tutaj trymowania. O. Czekaj, co tu tutaj mamy? 3 minuty lotu. Oj, patrz na samolot, nie na radio. Dobrze jest. No i dzisiaj lata trochę jakby szybciej, tak? Ostatnio mówiłem, że wolno. No to wszystko zależy, jak widać, od pogody, od tego wiatru. Czy wspomaga go ten wiatr, czy nie? O, i teraz na mniejszych obrotach. To co, podejdziemy sobie do lądowania. Ale, no tak, no z wiatrem to on leci faktycznie jak strzała. Mam nadzieję, że żadnego badyla nie będzie. I kreta też, nie? Zaliczymy. O, patrz! Aż tego to się nie spodziewałem. Piękne lądowanie, piękne.
Już chyba to mówiłem, ale mając świadomość, że to jest samolot, który pierwotnie produkcji był polskiej i on tak fantastycznie lata, to naprawdę człowiekowi aż ciepełko się gdzieś na serduszku robi, że taka produkcja, co prawda tak wiem, dawno temu, ale jednak to nawet jako model potrafi świetnie latać. I tu to cieszy. Obejrzyjmy go sobie jeszcze. Uszkodzeń nie widzę, nie ma. Super! I chyba pora się zbierać do domu.